Powiem tylko tak, kiedyś pamiętam, jak usłyszałam kazanie, czy Bóg Pan, czy Zbawiciel, i to było to jedno słowo, które przybiło się wtedy do mojego życia i bardzo mocno je zmieniło. Jedno zdanie, można powiedzieć, że wyniosłam, ale chcę wam powiedzieć coś takiego, coś trochę innego. Kiedyś marzyłam o tym, że będę przynosiła oliwę do kościoła i dzisiaj moja porcja oliwy. Jakiś czas temu oglądałam kobietę, która prowadziła uwielbienie, niewątpliwie prorocze uwielbienie. I ona powiedziała na tym uwielbieniu, gdzie śpiewała i modliła się i były różne rzeczy, taką rzecz. Powiedziała, mówi, że w tej chwili w kościołach jest takie pokolenie ludzi, którzy bardziej chcą śpiewać piosenki niż prawdziwie uwielbiać Boga. I powiedziała, mówi, a z uwielbieniem jest tak, że uwielbienie prowadzi człowieka do serca, a serce prowadzi człowieka do słowa. I wtedy stamtąd płynie z nas prawdziwe uwielbienie. Wiecie, ja sobie tak zaczęłam o tym też rozmyślać i przychodziły do mnie też takie wspomnienia. Dzisiaj Michał powiedział taką rzecz o sprawiedliwości tutaj, stojąc w trakcie uwielbienia. I ja pamiętam, jak ja rozmyślałam o sprawiedliwości naszej, o pancerzu i prawie nic na początku nie rozumiałam. Ludzie mówią w ogóle coś takiego, że chroni nas namaszczenie. Nie wiem, czy tak do końca chroni nas namaszczenie. Namaszczenie jest wyposażeniem też do konkretnego zadania. My jesteśmy namaszczeni, anioły są namaszczone. Gdyby było tak, że chroniłoby nas tylko namaszczenie, no trochę inaczej by to życie wyglądało. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Estera była niewątpliwie namaszczona do wykonania pewnego zadania, do ochrony Izraela w danym momencie. Ale ona się bała wykonać wtedy to zadanie, bo to oznaczało, że musi zaryzykować swoje życie i nie wiedziała do końca, czy przeżyje. I jej wuj do niej powiedział taką rzecz, mówi, nie myśl, że jeżeli ty w tej chwili nie podniesiesz głosu i nie staniesz w swoim zadaniu, to wybawienie dla Izraela nie przyjdzie przez kogoś innego. Czyli jeżeli my nie wykonamy naszego zadania, to niewątpliwie ktoś zajmie to miejsce. Więc to też nie jest tak, że to namaszczenie jest nie wiadomo czym, co będzie nas chronić. Ludzie też mówią, że urząd chroni. Ja też się temu przyglądam i czasem mówię, Boże, tak i nie, bo proroków Twoich pozabijali i zabijają i apostołów też. Ale niewątpliwie chroni nas jedna rzecz. Chroni nas poznanie i zrozumienie. I ja w słowie przeczytałam, że lud mój ginie, bo brak mu poznania. I teraz, jeżeli widzisz w twoim życiu, że nie działają ci rzeczy, to prawdopodobnie brakuje ci poznania w jakimś obszarze. Czy tak jak mówiła Ewa w fundamentach, czy nie wyciągasz czegoś z głoszenia. Ale zwróćmy uwagę na taką prostą rzecz, na pancerz sprawiedliwości. W ogóle to są często takie rzeczy, jak się mówi o sprawiedliwości dla ludzi, jak jakaś taka enigma. Niby wszyscy wiedzą, wszyscy usłyszeli, ale czy to przeżyli? Czy do końca widzą, że to działa w ich życiu? Czy wcielili to w swoje życie? Zobacz, jeżeli w twoim życiu jest tak, że masz na przykład jakąś depresję, złe myśli, czy coś nie działa w twoim życiu, to czy nie jest aby tak, że twój pancerz jest nieszczelny? Albo że ty nie wierzysz, że go masz? Jezus był sprawiedliwy. On nie myślał źle o żadnym człowieku, nie wypowiedział żadnego złego słowa, nie zgrzeszył. I o nas jest powiedziane, że Jego sprawiedliwość dla nas jest przypisana. Że my chodzimy w Jego sprawiedliwości, że to ten pancerz mamy na sobie. Jeżeli mamy pancerne samochody, jeżeli mamy pancerne czołgi, to zwróćcie uwagę, że przez to pociski złego się nie przebijają. Więc jeżeli my chodzimy w pełni sprawiedliwości, to nie przebijają się przez to ogniste pociski złego. Nie ma takiej możliwości. W Biblii w ogóle czytamy, że w liście Piotra, że cała chwała należy do Boga, ale jest wiele innych tłumaczeń, w których jest też napisane, że cała władza należy do Boga. I gdy Bóg nas stworzył, to powiedziane jest, że stwórzmy człowieka na obraz nasz i dał nam władzę, w Księdze Mojżeszowej jest to już napisane, dał nam władzę nad każdym stworzeniem, nad rybami, ptakami, wszystkim i tak dalej. I też nad wszystkim, co pełza i co próbuje przejść do naszego życia. I nawet w angielskich tłumaczeniach nieraz jest napisane nad czymś, co jakby wzbudza ciarki i podstępnie się wślizguje do naszego życia. I to jest diabeł. I teraz, jeżeli my jesteśmy świadomi tego, kim jesteśmy w Chrystusie, jak działa nasz pancerz, że to wszystko jest nam przypisane, że to odpieramy te wszystkie ogniste pociski złego, to my jesteśmy nad nim. Ale jeżeli nie, to jesteśmy tak naprawdę pod nim, a on nas oszukuje. I teraz, jeżeli lud mój ginie, bo brak mu poznania,
to mam do was taką prośbę, żebyście zerknęli na to, czy wy naprawdę uwierzyliście w tę broń, czy ten pancerz sprawiedliwości jest szczelny, czy jeżeli przychodzą jakieś trudne, złe myśli, złe słowa o innych czy o czymś, czy gdzieś tam jeszcze nie ma dziury, czy my w pełni wierzymy w tą sprawiedliwość chrystusową, która nie jest jakąś enigmą, która jest nam przypisana. Kiedyś taki człowiek piszący książkę o łasce powiedział mi, że słyszał o pastorze, który miał depresję. I do momentu, był pastorem, i do momentu, w którym nie zrozumiał w pełni, czym jest sprawiedliwość Boża, to nie zrozumiał tego, że on nie musi mieć w ogóle żadnych złych myśli, obaw i nie musi być źle w jego życiu. Więc dzielę się z tym z wami, bo ja sama modliłam się do Boga, mówię, Boże, daj mi to przeżyć, mówię, bo ja po ludzku swoim rozumem nie do końca to rozumiem, mówię, daj mi to poznać. I wtedy zaczęło właśnie to przychodzić też do mnie te słowo, że lud mój ginie, bo brak mu poznania. Musimy, kochani, to przeżyć. Nie jak jakąś enigmę, nie jak jakieś coś dziwnego, tylko w pełni przyodziać naszą sprawiedliwość. A nie będzie wtedy złych myśli, nie będzie depresji i nie będzie niczego takiego, bo myśli chrystusowe są nam przypisane.